Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jest to tym razem odcinek z główną misją. Walniemy sobie trochę do przodu z główny wątek. Na drugim końcu wyspy. Dokładnie. Robiłem... Bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Yennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka! O ty, dziadu. Opanuj się, druidzie! Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. O. Ha! Cóż za wspaniałomyślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Dobra, że... Skąd masz tę maskę? Ktoś jej kiedyś użył? Czy nikt nigdy nie użył maski? Nie, ale... Czyli właściwie nie wiadomo, czy ona działa. Wiadomo z mitu. A, okej. Okay. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Nagle. Tobie chodzi o kradzież na Mociri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników. Natychmiast! No i masz odpowiedź. Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć! O, zaczęło się. Co to? Użyła maski? O nie! Yennefer użyła maski! Burza psia krew. Myszowór. Dobrze, że użyła. Tak jest, robiliśmy w poprzednich odcinkach misje poboczne. Trochę polowań. Strasznie odłożyłem na bok ten główny wątek, ale myślę, że dobrze. Pozbierałem trochę kwipunku. I w ogóle parę rzeczy. Będziemy trochę silniejsi, będzie nam łatwiej robić te rzeczy. Jest okej. Dobra. Co to było? No co, jednorożce. Nie, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi. Moc maski je przywołała. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Czyli Siri. Trzymaj. Ja mam ją włożyć? Tak. A ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. No to chodźmy. Cały czas mi czyta w myślach, no nie? Więc tędy. Teraz czy później to... Pierwsze miejsce już znalazłam. Okej. Możesz iść szybciej trochę? No... Jakieś instrukcje? Okej. Nie ściągaj jej i się nie oddalaj. Mam po prostu ją użyć i tyle, tak? Nie wiem, czy ja mam iść za tymi ludźmi, nie. Nie wiem.
Nie dosłuchałem jej, kurde. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. O. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. Okej, zapisało nam się. Ej, ale masz słabe spele. Nieźle. Tutaj? Uważaj! Na co? Dziki zgon? Co to było? Tamtędy uciekli. Jakaś magiczna eksplozja. Chodź, tak silna, wien. Że nawet jej echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Ej, ta misja mogła być taka trochę bardziej żwawa. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, gdyby wydarzył się kataklizm, to małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafi o siebie zadbać. No jak? Gotowy? To użyj maski. O, portal, dobra. Dobra, Ciri uciekła. Ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją ranił. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć, chodźmy. A myślałem, że teleportnęła się beze mnie. Jen. Ruszaj się. Nie mamy całego dnia, no nie? Chyba ten był ten. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Prawdopodobnie. Myszowór? Nie. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Zobaczymy, gdzie tamten upadł. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. No proszę, wypogadza się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Mhm. Jesteście z siebie zadowoleni? Tak. Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Spokojnie, burza ucichła. Macie sytuację pod kontrolą. Na razie. Nie wiadomo, co będzie. Dobry za tydzień, jest. Pa. Nie histeryzuj. No dokładnie. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę. Jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem. Z tobą policzę się później. No więc? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Tak go odepchnęło i tak leciał? Nie. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. Geralt, przesuń się. No przecież nie położyć. Na zbroi nie ma krwi ani śladów po cięciach. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie. Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet, skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon.
Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? To długa historia o starszej krwi i zdolnościach Ciri. Odziedziczyła umiejętności po matce? Ciri potrafi o wiele więcej niż jej matka. Ale akurat teraz bardziej interesuje nas, co dziki Gon robił na Hindarsfjall. To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Ard Skellig wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Ten zniosę. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Mhm. Jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę. Trzymaj się blisko. Ej, czy ja piję alkohol w tej grze jeszcze? Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Ostatni raz byłam na Hindarsfjall ładne parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Tam była jedna bez rąk. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. Bez dłoni. Co za stowarzyszenie? Jakiś rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a... A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri. Ona miała bliznę. O tu, na policzku. O tu, tak, na policzku. Tak, co się z nią stało? Nie wiem. Widziałabym ją przez chwilę tuż przed... Nie czepiam się. Przed tym wszystkim. Była w stajni. Z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. Morkwarg? Co to? Raczej kto? To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci... Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwarg chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwarg zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. Mogę pozbyć się Morkwarga. Nie wiem jeszcze, w co się zmienił, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga, ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji.
Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. Ale tych postaci jest. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Ale to się wszystko łączy. Kiedyś było do Larvik też. Teraz znowu coś... Masakra. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary. Za dużo tych dziewczyn tam jest i każda coś innego mówi. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do... Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi po co ty się tak rozgadujesz? Drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że braku mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Freyi. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Dobra. Znajdź ogród. Yennefer, prowadzisz. No tam gdzieś jest, okej. Okay. Boję nie się, widać. Że to martwy trop. Nawet jeśli tchórz nie żyje, poradzimy sobie. Hej, Geralt, wracaj! Niby jak. Upiór. Wracaj, niby jak. Pewnie, że sobie pozbieram rzeczy, które tutaj są. Zobaczysz, jak przyjdzie pora. Mogłabyś być czasem milsza. Mogłabym, ale taką przecież nie powiesz, prawda? Nie odpowiedział. Tak, tak. Okej, mamy znacznik. Gryza! Tylko gryza! Chociaż kawałek, jeszcze ja. W końcu wilkołak. Chyba się nie ucieszył na nasz widok. Niech poczeka, aż zobaczy mnie z bliska. Nie, to nie był dobry pomysł. Wow, już się bałem, że nie wyjdę stamtąd. Dobra, nie tędy, czyli tamtędy. Na to wygląda. A, tu było przejście, no dobra. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo, o którym mówiły kapłanki. Masz zamiar puścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Mógł zostawić jakieś ślady. Tchórz tu był. Patrz, tu gdzie jest ten odcisk. Przykląkł na jedno kolano. I naciął skórę, żeby złożyć ofiarę. Tu są odbarwienia po krwi. Widzisz? Nie. Może jestem nieludzko piękna, ale nie mam nadludzkich zmysłów jak ty. Dlatego nie powinnaś schodzić tam na dół. Nie obraź się, ale w tych chaszczach i błocku będziesz dla mnie... Kulą u nogi? Chciałem to ująć nieco delikatnie, ale tak, mniej więcej to mam na myśli. Dobrze, zrobimy jak mówisz. Jakby co, będę cię wspierać zaklęciami z mur. No i spoko. Do zobaczenia. No dobra. Do zobaczenia. Nie zrób sobie krzywdy. Pamiętaj, potrzebuję cię, żeby znaleźć Ciri. Hej, daj spokój. Żartowałam przecież. Głupta się. Potrzebuję cię. I kropka. Lepiej. Lepiej. Krew tchórza. Mocno broczył,
Trop jest wyraźny. No powinien raz... mnie do niego doprowadzić. Płytkie ślady. Zbadamy sobie wszystko. Ostrożnie. Widać, Morkfargowi znudziło się skradanie i uderzył. Halo, wilk. Tchórz został ranny. Zaczął biec. Dobra, to prowadzi dalej tutaj. Okej. Tutaj. Drzwi ani drgną. Tchórz musiał je zabarykadować albo zamknąć. Muszę iść naokoło. Tędy? Czy coś tu ciekawego jest? Nie. Zamknięte. Tutaj też. Okej, czyli próbujemy tędy, tak? No nie bardzo. A, tu jest Yennefer. Tutaj nie. Jak bardzo naokoło, Geralt. Sprecyzuj. Nie ma szans. Tędy? To jest zamknięte. Okej, tutaj byłem. Dobra, te drzwi są zamknięte. Zbadaj dalszą część. Tam coś pokazuje, ale to jest na dół chyba, nie? Na pewno czy nic nie ma? Nie no, drzwi tak nie wyważę, może gdzieś klucz będzie. Potrzebuję klucza. Okej, a tutaj co jest? O, tu mamy przejście jakieś. Parapapapam. Ani śladu żerowania. Morkwarg najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. To tchórz? Nie, leży tu od dawna. Co? Nie słyszę. Jak chcesz pogadać, to przyjdź. Rzeczywiście kiepsko u niej ze zmysłami. Okej, tutaj są jeszcze jakieś ślady? Dużo śladów, starych i świeżych. Leżą, musi być niedaleko. Tędy nie przejdę. Może dołem, jak otworzę śluzę. Te dźwignie wyglądają na standardowy mechanizm. Jedna do wyboru śluzy, druga, żeby ją opuścić albo podnieść. Okej. Czyli tak. A ta? A ta co nam zrobi? Otworzy nam tą tutaj? Aha. Czaję, czyli robimy tak, to... I się ta druga podniesie. I teraz to. Tamta, tak? Czyli to ma być ta pierwsza.
śluza podniesiona, ale nic się nie dzieje. Okej, okay, teraz jeszcze raz to. Nie, to nie to. Nawet błądził znowu. Taki bajer. Okej, tutaj nie ma nic, do góry. Ważne, żeby tam jakieś drzwi otworzyć, to sobie już będę przechodził normalnie. Okej. Grę nam zapisało. To Morkwark wyważył te drzwi. Pewnie coś wyczuł po drugiej stronie. Symbol Freyi. Odrosła! Zawsze odrasta! Winszuję zdrowia. Nie chcesz usłyszeć tej historii! Zamieniam się w słuch. Szczerze mówiąc, wolę cię zatłuc. Wiesz, że wrócę! Tylko nie każ zbyt długo na siebie czekać. Teraz chcesz rozmawiać? Tylko teraz mogę. Taka klątwa. Muszę gryźć, drapać, szarpać. Bezpadnę. Masz chwilę, nim się wykrwawę i wrócę. Słuchaj uważnie. Zdejmij klątwę! Uwolnij! Wreszcie! Dam nagrodę! Szukam człowieka, na którego wołają tchórz. Był tu, żeby cię zabić. To mu nie wyszło. Ci, co przychodzą, się nie przedstawiają, jak wyglądał. Nie mam pojęcia. Tu nie wiem, który to. Wielu rata gryzłem. Ki z nagrodą, nie będę dobijał. Czyli bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że nie mogę wyjść z ogrodu. Tylko głód. Co przełchnę, w pył się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę i kurwa żyję. Z głodu gryzę już siebie, ale każdy kęs pali w gardle, jak wrząca smoła. Wieczne łaknienie, klasyka wśród klątw. To by też tłumaczyło te wszystkie nietknięte ciała. Pomóż, bo wrócę i zagryzę, rozszerpię.
Zobaczę, co da się zrobić. Zobacz i zrób! Dobrze radzę! Czym? Płotka. Spróbujmy najprostszej metody. Morgwargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuję. Wpopił się, nie zmieni. Nie wiem. Nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. Znów kurwa to samo. Ja pierdolę. No jak mam pomóc? Co mam dać, piwo? Surowe mięso? No nie. Ser? Może spróbujmy jeszcze raz z mięsem? Co za kurwa próbuj! A, że mięso. Wspomniałeś coś o nagrodzie. O kurde. Prawdziwy skarb! Tylko odczaruj. Nakarm. Surowe mięso spróbować? Nie no, surowe mięso nie cały czas, a taki ten? Taki kurczaczek? Może spróbujmy jeszcze raz z mięsem. Co za kurwa! Chyba, że z tym fabularnym jeszcze raz. Może spróbujmy jeszcze raz. Co za kurwa! Podamy to i jeszcze coś? Takie? Może spróbujmy jeszcze... Co za kurwa! Bywaj, no. Bywaj. Na razie ci nie pomogę. Do zobaczenia wkrótce. Przecież on go zabijał, nie? Ani śladu żerowania. Morgwarg najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. Dobra. Spróbujemy dalej coś zobaczyć. Co tu jeszcze może być? Krew tchórza. Krew tchórza. Wszedł tutaj? O kurde, mogę tak skoczyć? Czyli jestem pod jej. Hej, słyszysz mnie? Przestraszyłeś mnie! Nie chciałem. Ja myślę. Daj znać, jak znajdziesz tchórza. Krew tchórza. Czyli może się gdzieś tutaj schować, tak? Okej, tu jest. Zaraza, nie żyje. I to od dłuższego czasu. Jen! Znalazłem go! I co? I widziałem zgnilce, które były w lepszym stanie. Szlak! Dobra, zbierz to, co z niego zostało i chodź na górę. Zakładam, że masz jakiś plan. Nie, po prostu lubię sobie popatrzeć na gnijące mięso. Pogadamy na górze, dobra? Jen, czarująca jak zawsze. A ja chodź, ktoś chce cię poznać. O, dobrze, że cutscenka, że ja go nie niosę jakoś czy coś. Długi miecz. Proces gnilny zaszedł już daleko, ale struny głosowe są jeszcze całe. Może coś z niego wyciągniemy. Nie wygląda mi na rozmownego. Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami.
Potrzebujesz jakichś składników do zaklęć? Krwi noworodka, języka dziewicy i skrzę kutraszki. A na poważnie, tym razem bez sarkazmu? Na poważnie to nie. Jestem czarodziejką, a nie wiejską zielarką. Trzeba mi tylko energii, dużo energii. Więc dobrze się składa, że jesteśmy w miejscu nasyconym magią. Ale też uznawanym za święte. Kapłanki będą wściekłe, jeśli użyjesz mocy ogrodu do ożywiania trupów. A zatem załatwmy sprawę, zanim pojmą, co tu się dzieje. Bierzmy się do roboty. Bierzmy się do roboty. Selene, Davedou! Czarna magia. Ty jesteś tchórzem z Lofoten? Nie! Ja mam... Szukamy Ciri. Szare włosy, zielone oczy. Co się z nią stało? Się z nią nie wyklei! Nie interesuje mnie to! Co się z nią stało? Co tu robiła? Mów! Nie! Mów! Mów! Prawie usunęła! Ale blask! Tak ręka w... Muszę cię teraz zostawić. Spotkamy się potem pod skałą topielców. Zapamiętasz? Skała topielców. Powtórz. Skała topielców. Obudziłaś się. A już myślałem, że... Gdzie ja jestem? Coś ci za jeden? Spokojnie. Jesteś w Lofoten na Hindarsfjall, a mnie wołają Skjal. Ale jak ja... Skąd... Wyłowiliśmy cię z morza. Ja i ten twój przyjaciel. Pomóż mi wstać. Kupam przytomne. Okej. Pomóż mi wstać. Może nie powinnaś jeszcze... Nie gadaj tyle, tylko podaj mi rękę. O, to mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Astrid, ale ty głupia jesteś. Widzisz przecież, że jej pomagam wstać. Przykro mi, ale muszę przerwać tę romansę. Chodź, idziemy do sauny. Gdzie? Czego rozdziawiasz usta, jakbyś chciała, żeby tam węgorz wlazł? Do sauny!
Dziewczyno, byłaś sina z zimna, jak cię tu przynieśli. Musisz się porządnie wygrzać. Przepraszam, ale ja muszę iść do skały topielców i to jak najszybciej. Siłą cię nie zatrzymamy, ale do skały daleko, a ty ledwie chodzisz. Lepiej, żebyś pojechała konno. Właśnie, Skjal przygotuje wierzchowce. Chwilę zaczekasz, ale i tak na miejscu będziesz szybciej, niż gdybyś szła. Dobrze, niech będzie. Bardzo wam dziękuję. Oj, tam nie ma za co. No chodź, musisz wypocić te choroby. A moje ubrania? Już je tam zaniosłam. Chodź. Ten w masce, on chyba jest z daleka, co? A, mało życia ma. Z bardzo daleka. A skąd? Ale jesteś ciekawska. Dziwisz się? Całe życie siedzę na tym odludziu. Chciałabym podróżować jak ty. Jak ja. Wierz mi, nie chciałabyś. Dobrze, znaczy, że mięśnie pracują. Nie uważaj na cięciwe, żeby ono znaczy. Tato, wie. A, to jest tutaj. A jest... Wow. Dobra, właśnie rozbieraj się. Do naga? No raczej. Wiecie co? Długi ten odcinek. Kończę w tym miejscu i zacznę nowy. Ja będzie najlepiej. Zaczniemy sobie saunę z nowym odcinkiem. Tak będzie najlepiej, nie? Dobra, do zobaczenia. Ja się napatrzę na Siri i siema. I widzimy się niedługo. Pa.